Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić drugi powód z 40, dla których nie mogę być i nie jestem świadkiem Jehowy. Czyli 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy, część druga. Ten drugi powód również dotyczy natury Boga. I jest to powód bardzo istotny, ponieważ dotyczy tego, w kogo i komu i dlaczego wierzymy. Nie możemy wierzyć fałszywemu Bogu, bo fałszywy Bóg kłamie. Zatem musimy wierzyć tylko jedynie prawdziwemu Bogu objawionemu w Biblii, w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Nie może być innej podstawy niż tylko ta, która wynika z bezpośredniego objawienia Słowa Bożego. I ten drugi powód brzmi: Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga. Więc nie zgadzam się tutaj ze świadkami Jehowy, ponieważ Biblia mówi wyraźnie: Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga. Świadkowie Jehowy twierdzą inaczej. Dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy, nie zgadzam się ze świadkami Jehowy. I to jest drugi z 40 powodów. Co jest podstawą tego mojego twierdzenia, że Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga? Słowo Boże mówi o tym wyraźnie w Izajasza 43:10. Zacytuję teraz Słowo Boże z Izajasza 43 rozdział, 10 wiersz. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwech, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. Ja, jedynie ja jestem Jahwech, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Widzimy wyraźnie z tego Słowa Bożego, że Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga. Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych sobie osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każda z tych trzech osób jest sobie równa co do chwały i co do mocy. Słowo Boże nie czyni żadnej różnicy co do cech między tymi trzema osobami, z wyjątkiem tego, że są to osoby różne od siebie, działające w różnym zakresie. To Syn przyjął postać sługi, postać człowieka i stał się człowiekiem. Stał się podobny do ludzi żyjących w grzesznym ciele. Przyszedł do nas w podobieństwie grzesznego ciała. Pismo Święte wyraźnie objawia: Bóg objawiony został w ciele. I to chodzi właśnie o Jezusa Chrystusa. Bez tego przyjścia jedynego prawdziwego Boga, którym jest Jezus Chrystus, bez tego przyjścia w postaci podobnej do grzesznego ciała, nie byłoby możliwości zbawienia, ponieważ Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie grzechy. I Pan Jezus Chrystus umarł w miejsce grzeszników. Grzech został na nim zgładzony w momencie, kiedy został na niego włożony w trzech godzinach ciemności na krzyżu. Ukrzyżowanie dzieli się na dwa takie okresy. Pan Jezus Chrystus na krzyżu wisiał przez 6 godzin, jak świadczy Słowo Boże. I przez pierwsze 3 godziny było jasno. Potem były 3 godziny kompletnych ciemności, kiedy Pan Jezus Chrystus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Wtedy był włożony na Pana Jezusa grzech. Wtedy Bóg nie mógł mieć ze swoim Synem, tak jak nie ma nic wspólnego z grzechem, nic do czynienia. Wtedy Pan Jezus Chrystus cierpiał i zgładził nasz grzech, tak jak mówi Piotr, apostoł, że na drzewie zostały te grzechy zgładzone. I Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem i Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Zbawicielem. A
Izajasza świadczy wyraźnie: ja jedynie, ja jestem Jahwe, oprócz mnie nie ma Zbawiciela. Czyli to, te słowa wypowiada tutaj Pan Jezus Chrystus, jeszcze jako przed wcieleniem odwieczny Syn Boży. On tutaj wyraźnie powiedział, że wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja jedynie, ja jestem Jahwe, a oprócz mnie nie ma Zbawiciela. Pan Jezus Chrystus jest tym jedynym prawdziwym Bogiem objawionym w Starym i Nowym Testamencie i nie ma innej możliwości. Dlatego nie zgadzam się ze świadkami Jehowy i nie mogę być świadkiem Jehowy i nie jestem świadkiem Jehowy, ponieważ Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga. Świadczy o tym Izajasza 43:10. Jeśli połączymy to z poprzednim powodem, że Jahwe jest Bogiem naszym, Jahwe jedynie, czyli że jest jeden i jedyny prawdziwy Bóg, co objawiało nam i objawiło nam Słowo Boże z powtórzonego prawa 6:4, to widzimy wyraźnie, że mamy już dwa powody, dla których żaden uczciwy człowiek nie może być świadkiem Jehowy. Serdecznie zapraszam do czytania Biblii, Słowa Bożego, Pisma Świętego. Tam Bóg mówi bezpośrednio do Ciebie. To jest Słowo Boże, to Bóg mówi do Ciebie. Weź Biblię i zacznij ją czytać, wiedząc, że to Bóg troszczy się o Ciebie i dlatego dał Pismo Święte. I możesz się dowiedzieć, co od Ciebie Bóg chce. Bóg objawił siebie w Słowie Bożym. I tam znajdziesz w Piśmie Świętym, Słowie Bożym, Biblii, jedyną możliwą i podstawową prawdę, drogę zbawienia. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I zapraszam serdecznie do zadawania pytań. Mój adres: czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31, 63 500. Ostrzeszów. Można też do mnie wysłać SMS-a pod numer 791-214-963 lub 739-089-088. Można też napisać e-maila pod adres cms, tak zwana małpa albo ampersand, onet. .pl. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.